Mnie bardzo, jak chyba każdego Polaka, zaskoczyła taka dość nagła informacja o śmierci pana Kulczyka. Zawsze mi się kojarzył z takim człowiekiem zrównoważonym, takim człowiekiem, który naprawdę zachowuje się równie dostojnie i mężnie do swego majątku. Natomiast to mnie zaskoczyło, ponieważ, no mówię, klinika, ale to nie tylko chodzi, gdzie on tam pojechał i gdzie ten zabieg miał, ale chodzi też o to, że no, koło takich osób jednak w takich klinikach chodzi się jak koło jajka, że jednak tam na żaden błąd sobie nie można pozwolić. Powiem tak, nie zastanawiałem się nad tym, dlaczego on umarł, no bo uznałem informację w telewizji, że umarł i koniec, no. Ale nie zdziwiłbym się. Wie pan, czasy, w jakich żyjemy, są czasami spekulacyjnymi. Pan Kulczyk miał kapitał, ale ten kapitał był na pewno zależny od... Także inaczej, od tego kapitału zależnych było bardzo, bardzo wiele osób. Nie tylko osób, a być może i jakichś państw. Na pewno polityka też, która się bardzo dotykała do pana Kulczyka z powodu racji jego kapitału. Ja uważam, że w moim poczuciu, że Kulczyk po prostu umarł. Że nikt mu w tym nie pomógł. Ja tak o tym myślałem sobie i nie mam wrażenia, żeby tam był udział kogoś, ale domysły takie logiczne. No, czemu by nie? Na pewno w takim taki człowiek mógłby mieć wiele zagrożeń od osób, które mogły na coś liczyć. Natomiast ja uważam, że to był zwykły przypadek i naturalna śmierć. Jeżeli chodzi o pana Lepera, to powiem panu jedno. Ja znałem osobiście pana Lepera. Pan Leper często tu przyjeżdżał do Człuchowa, do mnie. I ja wtedy Leperowi, bo kupę lat temu, Jezus, to był 90 któryś rok, powiedziałem, że on będzie dwa razy w kadencji, w Sejmie. Powiedziałem, że za drugim razem, drugi raz jak będzie to niepełne rządzenie. I powiedziałem mu tak. I mówię mu, że potem zaraz samoobrona umrze. Użyłem dokładnie takich słów. Umrze. De facto umarła. Seksafera, po czym śmierć Lepera. Leper był u mnie krótko, proszę pana, przed śmiercią. Był bardzo wesoły. Wie pan, z czym mi się Leper zawsze kojarzy? Z moimi cholernymi papierosami. Ja jestem, niestety, wstyd mi powiedzieć, zagorzałym palaczem. Palę papierosy. Leper nie pali. I proszę posłuchać. Leper za każdym razem, jak tu przychodził, rzuć pan tego papierosa, jak można swoje zdrowie i życie niszczyć? Leper był bardzo... Leper bardzo szanował zdrowie i życie. Tylko nie pasuje ta jego śmierć. Ale powiem panu coś, czego nigdy i nigdzie nie powiedziałem. Wydaje mi się, że taki czas minął, że już można to powiedzieć. Powiem panu to. Powiem to w pełni świadomie. Wie pan, jak się dowiedziałem o śmierci Lepera? Od pana ze służb specjalnych. I to mówię w pełni, ja, Krzysztof Jackowski, odpowiedzialnie za to, co panu powiem. Źle mówię, od CBS-ów ten pan był. Romana, w ten dzień, kiedy Leper rzekomo popełnił samobójstwo, ja jechałem od swojej córki z Chojnic do Człuchowa. Romana, jadę w samochodzie i niech pan sobie wyobrazi, że wyjechałem z Chojnic, ja kieruję się na Człuchów, telefon dzwoni, odbieram. Witam, panie Jackowski. Ja witam, z kim rozmawiam. A ten pan mówi, wie pan co, robiliśmy sprawę w Warszawie. Pan dla nas robił, tam pomagałem w pewnej sprawie. Nie chcę mówić tutaj jakichś konkretów w tej sprawy, ale to chodziło tam o jakąś grupę, nieważne, robiłem coś. I ten pan był szefem grupy CBS-u, tam było trzech czy czterech panów, on był ich szefem. I ja w pewnym mieszkaniu wykonywałem wizję na ich prośbę. Zresztą oni sami po mnie do Człuchowa przyjechali i tam zawieźli do Warszawy. Było to 10 lat przed śmiercią Lepera. Ja mówię, przypominam sobie tą sprawę.
A on mówi, no właśnie, ale wie pan co, ja dzwonię do pana, żeby się zapytać. Ten człowiek nigdy przez te 10 lat później już do mnie nie dzwonił. A on mówi, ja chciałem się zapytać, co pan myśli o śmierci tego Lepera? Ja wie, co pan mówi? Pierwsze co pomyślałem, że on, nie wiem, wypadek miał, że musiał mieć wypadek, to niemożliwe. No powiesił się, ja wie panie, ja zacząłem w tym samochodzie krzyczeć, wie panie, to niemożliwe, ja się niedawno z nim widziałem. Jak się powiesił? No u siebie w biurze się powiesił. No co pan o tym myśli? Wie pan co, ja byłem tak zszokowany, kierując tym autem, mówię, wie pan co, ja nie będę z panem rozmawiał. Ja do pana oddzwonię za godzinkę, ja muszę pojechać, włączyć telewizor i zobaczyć to, bo ja tego nie wierzę. No, dojechałem do Człuchowa, to jest raptem 10 kilometrów, dojechałem do Człuchowa, spojrzałem w telewizor w mieszkaniu i akurat pan Sokołowski, rzecznik prasowy Komendy Głównej, stał przed budynkiem tego biura Lepera w Warszawie i mówi, że ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną śmierci było samobójstwo i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, no niemożliwe, no Jezus Maria. Wie pan co, po chwili zadzwonił ponownie ten pan do mnie z CBŚ. Ja już wiedziałem, co mu powiedziałem. Wie pan co, on był tak złamany, że on musiał to zrobić. Nigdy więcej do mnie ten pan nie zadzwonił. Później już. Wie pan co, dziwne, że pan z CBŚ-u przypomniał sobie o mnie 10 lat po jakiejś sprawie, którą tam robiłem. Miał mój telefon i przypomniał sobie, żeby akurat zapytać mnie, co ja sądzę o śmierci Lepera. Być może wiedzieli, że ja często z Leperem się spotykałem, że często z Leperem tu lub na takiej stacji paliw obok Człuchowa spotykaliśmy się i rozmawialiśmy. Czy śmierć Lepera się wyjaśni? Daj pan spokój. Tak, wyjaśni się. Tak. Śmierć Lepera się nie wyjaśni, bo tak naprawdę nie ma żadnych ludzi, którzy by stanęli za jego pamięcią, czy stanęliby za tą śmiercią. Za dużo rzeczy by musiało wypłynąć, za dużo dziwnych w pewnym okresie samobójstw między katastrofą smoleńską, a między innymi śmiercią Lepera. Było kilka takich dziwnych samobójstw. No, ale też były też starsze samobójstwa, bardzo dziwne, jak chociażby niejakiego sławetnego pana Sekuły, który się podobno kilka razy postrzelił, zanim się zabił. Nie? Jakby nie mógł trafić, żeby się zabić jednoznacznie. Dla mnie pan Sokołowski, który, nie wiem, godzinę, dwie godziny po śmierci Lepera, po znalezieniu jego zwłok, oświadcza wszemi wobec przed kamerą w programie telewizyjnym, że Leper prawdopodobnie ze wstępnych ustaleń popełnił samobójstwo, to ten facet powinien na drugi dzień moim zdaniem kartofle kopać, a nie być rzecznikiem prasowym Komendy Głównej, bo policjant powinien być ostatnią osobą, która do takich wniosków dochodzi po zewnętrznej ekspertyzie. To był kontrowersyjny polityk. Polityk, który groził wielu ludziom. Być może bezsensownie, ale on im groził, mówił, który oskarżał różnych polityków, mógł mieć wrogów. Dlatego nie wolno takich rzeczy mówić od razu.